Dzień dobry. W poprzednim odcinku poradnika 50+, towarzyszyliśmy pani Hani i panu Pawłowi podczas ich wizyty w oddziale kasy Stefczyka, gdzie ostatecznie zdecydowali się założyć konto EIKS. Mimo początkowych wątpliwości, udało mi się ich przekonać, że konto z dostępem przez internet gwarantuje duże korzyści. Zobaczmy, jak sobie radzą z jego obsługą. Raz, dwa, trzy. Dziękuję. Nie ma za co. Gratuluję. Kolejny raz umysł ścisły pokonał humanistę. Polibuda, uniwerek. 74-3. No już bez przesady. A powiedz, jak często wygrywasz ze mną w warcaby? Rzadko, ale za to ładniej opisuję swoje zwycięstwa. Pawełku, ja cenię humanistów, ale uważam, że brak wam kilku ważnych życiowych umiejętności. Jakich na przykład? Posługiwania się komputerem, ha? Co ty mówisz? W pasjansa jestem mistrzem, aż zaczynam żałować, że nie zostałem wróżką. Ale wróżka powinna znać się na szklanej kuli, a ty masz problem ze szklanym prostokątem. Sprawdź mnie. Proszę bardzo. Zaloguj się do naszego konta i zrób przelew, dobrze? Oczywiście. O. Tu jest lista, co należy po kolei robić. Włączyć komputer. Wejść do internetu. To już mam. Teraz strona www.e-skok.pl. No, no. Teraz wpisuję login i hasło Hania i Paweł 51. Teraz przepisać kod z obrazka. No, no. O. Klikam na przelewy jednorazowe. Wpisuję dane. Gotowe. Jak to mówi Maciuś, szacun. Masz gdzieś w sobie żyłkę małego informatyka, co? Nie, po prostu humaniści interesują się światem. A teraz, jak przystało na prawdziwego absolwenta uniwersytetu, poczytam książkę. Ale najpierw pyknę w pasjansa. Jak widać, pani Hania i pan Paweł są zadowoleni z konta z dostępem przez internet. I świetnie sobie radzą z przelewami. Nic dziwnego. Korzystanie z takiego konta jest naprawdę proste. Popatrzmy raz jeszcze, co i w jakiej kolejności należy zrobić, aby zalogować się do naszego konta. Na początku musimy włączyć przeglądarkę internetową. Następnie wejść na stronę internetową www.e-skok.pl. Wpisać login, czyli nazwę użytkownika, sprawdzając przy tym, czy nie popełniamy literówek, czyli omyłkowego przyciskania nieprawidłowych klawiszy. Wpisać hasło. Pod miejscem, w którym wpisujemy hasło, widnieje obrazek z kilkoma literami bądź cyframi. Musimy przepisać go w polu poniżej. W tym momencie powinniśmy już się znaleźć na głównej stronie swojego osobistego konta. Tutaj możemy sprawdzić nasze saldo, przelać pieniądze lub założyć lokatę. Warto wiedzieć, że strona internetowa kasy Stefczyka jest zabezpieczona najlepszymi programami szyfrującymi i włamanie się do czyjegoś konta jest praktycznie niemożliwe. Dodatkowo na stronie www.kasastefczyka.pl w zakładce e-skok znajduje się wersja demonstracyjna strony e-skok.pl. Jest to doskonały sposób, aby poćwiczyć logowanie do serwisu czy wykonywanie przelewów oraz sprawdzić dostępne w koncie opcje, nawet zanim zdecydujecie się Państwo na założenie konta. Jeśli zatem od konta internetowego oczekujecie Państwo wygody i funkcjonalności, nie zawiedziecie się, a zaoszczędzony czas można wykorzystać choćby na
partię warcabów. Do zobaczenia.